Raport tygodnia. Grzegorz Sypniewski. I Jacek Stefaniak. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu. Panie Grzegorzu, apel mamy do kierowców, a właściwie powinniśmy okrzyczeć kierowców, zwrócić im uwagę. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sytuacja finansowa naszego kraju jest dramatyczna. Wystarczy spojrzeć na służbę zdrowia i na inne aspekty. Znaczy na wszystko oprócz Sejmu i Senatu. I kancelarii pana premiera. Jest problem finansowy. To bieda jest. Dziura budżetowa jest tak wielka, że nawet nie widać dna. Tak, to jak się wrzuca na przykład do tej dziury kamyczek, to go w ogóle nie słychać. No, tak spada. Za chwilę Grecy będą robili publiczną zbiórkę na ratowanie polskich finansów. No, ale, tak jest źle. Ale na przykład jeden z ministrów miał taki niecny plan. Doposażyć ITD tak mocno, żeby zdyscyplinowali kierowców i żeby oni wiedzieli, że za dyscyplinę trzeba zapłacić za naukę, bo nie ma nic za darmo i tak zaplanowali, że zarobią 1,5 miliarda złotych. To znaczy tajemniczy wiceminister, co ma na imię Wincent. Wszyscy mówią Wincenty, tak kolokwialnie. To już w tamtym roku, okazało się, że już w tamtym roku podli kierowcy nie stanęli na wysokości zadania, nie okazali się patriotami. To są samoluby, które kombinatorzy. Mają... Kombinatorzy. Jak można unikać fotoradaru? Skoro jest znak, panie Jasko, tak. Które mają gdzieś w ogóle budżet państwa. I tak, w ubiegłym roku Wincent od finansów zaplanował, że... Tam jest cudzysłów między otwarciem a zamknięciem słowa Wincent. Tak, że z fotoradarów tak sobie zaplanowali tam w Ministerstwie Finansów, powinno wpłynąć 1,2 miliarda złotych. Tak sobie zaplanowali. I oczywiście kierowcy, nie rozumiejąc idei szczytnej, tak, kombinowali jak mogli i w efekcie do budżetu wpłynęło, jak szacują media, około 10% tej sumy. Czyli jak łatwo policzyć, jakieś 120 milionów, a miało być 1,2 miliarda. A to jakieś nieporozumienie, panie Jacku, jak to tak kierowcy... Zanim przyjdzie dalej, za chwileczkę powiem, to nie po to wydawane są pieniądze z budżetu państwa, że oznaczenie jest nawet, uwaga, kontrola radarowa, nie po to, żeby zwalniać, żeby przestrzegać. To jest informacja, że trzeba dodać gazu. Ratujemy budżet. Dodaj gazu, będzie czad. No i teraz tak. Jak pan wie, w tym roku ITD doposażyło się. Więcej radarów, więcej tych samochodów, które za panem jadą. Robną fotkę, nawet nie muszą pana zatrzymywać. Dostanie pan odpowiednią korespondencję do domu. No więc jak tyle radarów przybyło i nieoznakowanych ITD na ulicach, więc... No bez problemu 1,5 miliarda. Tym razem optymistycznie, w tamtym roku 1,2 miliarda, teraz 1,5 miliarda złotych mamy. No i panu powiem, że znowu, jak zwykle, Wincent chciał dobrze, ITD chciało jeszcze lepiej, tylko jak zwykle zawiedli kierowcy. Tylko dokończę panu. Według Pulsu Biznesu podobno do końca lipca uzbierano zaledwie 50 milionów, a szacuje się, że do końca tego roku, jeżeli nie wzrośnie tempo inkasacji, tak, to zamiast 1,5 miliarda będzie 86 milionów, czyli mniej najprawdopodobniej niż było w tamtym roku. To tragedia, panie Jacku. Może inaczej, jeżeli to były plany i budżecie, tak było zaplanowane na jakieś tam wydatki, to proponuję, żeby zlikwidować dziurę budżetową i zrobić taką listę pobożnych życzeń w wszelkich aspektach gospodarki naszego państwa. I tak to wyolbrzymić, żeby w ogóle nie było dziury. Przecież to jest pomocne wtedy przy wyborach. Proszę bardzo, będzie budżet bez dziury budżetowej. Albo w ogóle, kierowco, jeżeli twój dziadek bądź twoja babcia dostaje mizerną rencinkę bądź emeryturkę, to dodaj gazu. Dzięki temu będzie więcej pieniędzy w budżecie, tak, i więcej może trafić do ZUS-u. Jeżeli jedziesz dziurawą drogą, gdzie nawierzchnia była wymieniona rok temu, ale wiadomo, od razu dziury wyszły na ten, a chcesz mieć kolejny remont i kolejny rok spokój, dodaj gazu. Jeżeli idziesz do szpitala, a tam kolejka na 2 lata do przodu, trzeba się zapisywać na prosty zabieg, to jak chcesz, żeby ta kolejka była krótsza, dodaj gazu. I w ogóle uważasz, że w szkole są słabi nauczyciele, nie ma darmowych zajęć pozalekcyjnych, no to dodaj gazu. Ale ja będę może inaczej to zrobił. Jest coś takiego jak dobrowolne poddanie się karze, tak? Tak. W prawie coś takiego funkcjonuje.
I może by tak ministerstwo wprowadziło na przykład dobrowolne podanie się karze. Na przykład ja, jadąc autem, przekraczam w niedozwolonym miejscu prędkość, tam w ograniczonym w ograniczonej prędkości znakami, tak? Na przykład jest 50 na godzinę gdzieś tam przy lesie i wiadomo, że tam nie będzie straży policji, która weźmie, czy tam ITD, która weźmie mnie tam ukara za przekroczenie prędkości, to ja na przykład mogę sobie przekroczyć prędkość o 30 na godzinę, patrzę w taryfikator i dobrowolnie się poddaję karze. Sam wysyłam mandat. No, ale panie, nie uważasz, że to jest takie patriotyczne? Obywatelskie takie, ale panie Grzegorzu, ja uważam... I każdy by tak zrobił, panie Jacku, to może by ten miliardzik uzbierali. Ale panie Grzegorzu, w tym roku ITD dostanie jeszcze więcej nieoznakowanych samochodów, pojawi się znacznie więcej tak zwanych pomiarów drogowych. Tak. Że będzie kilka punktów pomiaru i sprawdzą panu, jak pan szybko jechał, więc kolejne inwestycje pójdą. Ja się boję, że niech pan zwróci uwagę, 1 200 000 000 w tamtym roku. I każdy by przekroczył prędkość i zapłacił jakąś karę, to 10 milionów, żeby uzbierać 1 000 000 000 złotych, czyli tam musi być 9 zer, a tutaj jest zaledwie, brakuje jeszcze 2, to każdy by musiał tam, nie wiem, średnio zapłacić stówkę albo 150 złotych mandatu. Ale panie Jacku, no, są niedzielni kierowcy, są 2 auta w rodzinie, no i powiem panu, że to nie jest tak, że przeciętnie wszyscy płacą. A jeszcze niegodziwa Straż Miejska łupie również mandaty i zabierając dochód dla państwa. Ale powiem panu, że podobno Strażom Miejskim też się coraz mniej opłaca. Kierowcy się wysprytnili, że, tak powiem, uruchamiają sobie coś w rodzaju 6. zmysłu albo 6. aplikacji na komórkę. O Civicu nie wspomnę, bo to już, że tak powiem, sprawa ograna. I natomiast no, ich robią co mogą i efekty tego widać. Panie Grzegorzu, jeżeli przy mniejszej ilości fotoradarów w 2012 roku było to około 120 milionów, a teraz w tym roku mamy o wiele więcej fotoradarów, punktów pomiarowych, prędkości, etc. I zamiast 120 milionów mam mieć 86, to czyli tragedia. Patrz pan. To jest pytanie. Spokojnie, panie Jacku, są święta, wszystkich świętych, wyjazdy, panie Jacku, to święty, się nie, to są żniwa, tak, panie Jacku. Tak. Ale w ogóle wracając do łupienia kierowców, bo tak to może tylko nazwać nic inaczej, bo nam bezpieczeństwo się nie poprawiło. Panie Jacku, jak nie? Ilość mandatów jest coraz mniejsza. No, ale... Znaczy bezpieczeństwo się poprawiło wyraźnie, panie Grzegorzu. 120 milionów pan, w 2012, zanim pan 86 temat, w 2000. A propos mandatów, tak na zakończenie tego tematu, jedna z gmin w Polsce wzięła sobie na próbę taki fotoradar. I wie pan, co stwierdzili? Że dałoby się na tym zarobić. Tylko problem polega na tym, że no się tam iluś tam 100 iluś kierowców przekroczyło tę prędkość o 20 na godzinę i mówią tak, my sobie taki fotoradar kupimy, bo to jest fajna sprawa, bezpieczeństwo się oczywiście podnosi. Tak, finansowe, bezpieczeństwo finansowe gminy. Chcieli zakupić jakiś fotoradar, ale kto może obsługiwać? ITD, Policja, Straż Miejska. No, nie było Straży Miejskiej, wie pan. I oni powołali Straż Miejską. W ilości to był komendant, zastępca, tak, z 4 tak zwanych patrolowych. Wszystko w jednej osobie, panie. Jeden strażnik miejski. Jeden. Który był przeszkolony w zakresie... Tak, i on pilnował porządku, panie Jacku, głównie wokół fotoradaru. Aha. Miał pilnować. Także, ale jeszcze tak tematem wstępu, wieści gminne, mogę zmienić temat zupełnie, tak, bo już o fotoradarach proszę. Dużo mówiliśmy. Słyszeliśmy, że zapadł nieprawdopodobny wyrok. Jaki? Mianowicie, jak pan wie, jest ustawowy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. No jest, nie wolno spożywać... W miejscach publicznych alkoholu. To jest jasne, tak, proste i oczywiste. A tam jest jakaś lista chyba tego, co nie wolno spożywać. No alkoholu generalnie, to jest określone ustawowo, co jest alkoholem, co nie. Czyli co, no i trafiło, C2H5OH. Tak, no i trafiło się 2 spożywców, tak, którzy w miejscu publicznym, że tak powiem, przy pomocy destylatu przechodzili w inne stany świadomości, na co zostali złapani. Czyli, przez... chlali wódę. Właśnie nie wódę, ten. I proszę pana, i zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy, tak, trafili przed oblicze sądu i sąd ich uniewinnił. Panie Jacku, jak nie wiem, no, pili alkohol w miejscu publicznym, A widzi pan, to co? Bo diabeł tkwi w szczegółach. No a szczegół był taki, że owych 2 dżentelmenów, osób wielce zasłużonych na polu masowej konsumpcji alkoholu, tym razem raczyło się wynalazkiem na literkę D z charakterystycznym fioletowym... Jagodzianka na kościach. Tak, z charakterystycznym fioletowym... Winaturet się mówi, no. No, kolorem, no i w związku z tym...
jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych? No, ale panie jest, na, ale dokończę. Na wzór chemiczny taki sam jak wódka. Ale panie Grzegorzu, nie ma zakazu spożywania denaturatu w miejscach publicznych. Aha, czyli... czyli oni mogą ten denaturat chlać, panie, w majestacie prawa, no tak, na samym środku ale, rynku. Ale panie Jacku, ja tu jestem w obronie obrony, która słusznie zauważyła, że to nie jest jakby alkohol spożywczy. No bo, tak. Panie, nawet bo, jest, że tak powiem, swego czasu była taka charakterystyczna. No było, bo jeżeli ktoś by na przykład jadł batonik Pawełek, który wiadomo ma dużą zawartość alkoholu etylowego, no to panie Jacku, za spożywanie batonika Pawełek też by pewnie miał mandat. No ale teoretycznie powinien być, bo zawiera alkohol, zawiera. I spożywanie alkoholu. Tak, jakby pan... no to teoretycznie, panie Jacku, teoretycznie denaturat też jest alkoholem. Albo jakby pan jakiegoś cukierka, jakąś pomadkę czekoladową, tak, z alkoholem, nie daj Boże, z likierem na przykład. Ciasko kandyzowane jakieś. Albo kupi sobie pan wiśnie z likierem w środku. To panie Jacku, to, likierem, to jak pan teraz otworzy sobie tą bombonierkę, a tam wiśnie w likierze, to, nie? To mandacik. To mandacik od razu, panie. Za spożywanie alkoholu i tak w miejscu powinno być rozszerzone, panie Jacku. I w ogóle wprowadzenie koncesji na tego typu wyroby cukiernicze. Tak. I, panie Jacku, byłoby załatwiona kasa bez dziury. Dobrze, to zostawmy te rozważania natury finansowo-fiskalnej i zobaczmy, co ciekawego... Jak zwał, tak zwał. Natury fiskalno-finansowej. Zobaczmy, co ciekawego było. Teraz dla odmiany w poniedziałek. Filip ma 8 lat. Jest wesołym, rozbrykanym chłopcem, jak każdy zresztą w jego wieku. Patrząc na jego uśmiechniętą buzię, mało kto uwierzy, że to dziecko wygrało najcięższą walkę dla człowieka – ze śmiercią. Chłopczyk ponad rok walczył z chorobą nowotworową. Gdy nowotwór chłoniak wielokomórkowy anaplastyczny ustąpił, Filip w końcu za namową rodziców postanowił spełnić swe marzenie. Polecieć samolotem. Udało się je spełnić na lotnisku w Gotartowicach. Tam właśnie wraz z pilotem wsiadł do samolotu i ruszył na podbój nieba. Latał nad Rybnikiem przez około 15 minut. Pilot pokazał mu m.in. jak wyglądają z lotu ptaka okolice stadionu, bo właśnie w tym rejonie mieszka mały Filip. Chłopczyk był pod takim wrażeniem lotu, że trudno mu było opisać słowami uczucia. Grający w baseballowej ekstralidze klub Sile z Jarybnik podejmował u siebie pierwszoligowców z Jastrzębia. Do niedzielnego spotkania w lepszych nastrojach podchodzili gospodarze. Wczoraj wygrywaliśmy cały mecz, ale niestety rozluźnienie w dwóch ostatnich zmianach spowodowało, że przegraliśmy jednym punktem. Niedzielne spotkanie było równie zacięte, choć nie równie emocjonujące. W sumie obie drużyny zdobyły zaledwie 5 punktów, z czego o jeden więcej wywalczyli Rybniczanie. Tym samym to oni po dwóch meczach są bliżsi utrzymania w ekstralidze. No niestety, taka sytuacja wyszła w lidze, że akurat brakło nam jednego zwycięstwa, żeby być w play-offach, a wiadomo, jaki jest sport, nie? Taki, że nie warto oferować wyniku przed zakończeniem gry. Zwycięsko z barażu wyjdzie drużyna, która zaliczy 3 wygrane spotkania. Kolejne już w przyszły weekend, tym razem w Jastrzębiu. Rybniczanie wierzą jednak, że w przyszłym sezonie to właśnie oni powalczą z najlepszymi w Polsce. No, mamy w miarę najmłodszą drużynę w Ekstraklasie i to zaprocentuje za kilka lat, nie? Bo to trzeba grać, ogrania, grania, jeszcze raz grania. Być może kolejny sezon w Ekstralidze będzie dla nich tym przełomowym. Kibice Energetyka wreszcie mogą cieszyć się z wyników rybnickiego klubu. Gracze Rowu wygrali drugi z kolei mecz w pierwszej lidze, tym razem na wyjeździe z Arką Gdynia 2-0. Bramki zdobyli w drugiej połowie spotkania Kamil Kostecki i Daniel Feruga. Dzięki temu zwycięstwu gracze Energetyka odrobili kilka punktów straty do pierwszej dziesiątki tabeli, a do zajmującego trzecie miejsce GKS-u Katowice tracą już jedynie 5 oczek. Kolejne spotkanie Rybniczanie również rozegrają na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie obecny lider rozgrywek GKS Bełchatów. Dla Zbigniewa Kaczyńskiego, przewodniczącego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych przy kopalni Redutowy Anna na dzień był szczęśliwy i radosny. Jedyna akcja, jaka miała miejsce, to poświęcenie nowego sztandaru. Dzisiaj świętujemy poświęcenie sztandaru ratowniczego, który został fundowany przez wszystkich ratowników, dyrekcję kopalni i sponsorów. Z okazji 15-lecia, bo w tym roku też jest 15-lecie Związku Zawodowego Ratowników Górniczych na kopalni Redutowy Anna. I dlatego dzisiaj tak ustaliliśmy, że poświęcimy też sztandar z tej okazji. Obecnie na kopalni Redutowy Anna pracuje około 180 ratowników, którzy muszą dyżurować przez okrągłą dobę przez 7 dni w tygodniu. W tym fachu nie ma wolnego ani świąt, a od dyspozycji fizycznej i psychicznej może zależeć ludzkie życie, ponieważ wypadki zdarzają się nawet wtedy, kiedy kopalnia nie pracuje.
Oto duma dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Ta niepozorna tabliczka wywieszona na korytarzu ma jednak wielką wagę. To dowód tego, iż ten szpital posiada najwyższe standardy niemal we wszystkich dziedzinach, które oferuje. Bez względu na to, czy one dotyczą bezpośredniego kontaktu z pacjentem, trybu informowania rodziny czy pacjenta, przebiegu znieczulenia, operacji, etc., czy rzeczy mniej związanych pozornie z pacjentem, na przykład informatyzacja szpitala. We wszystkich tych sferach rybnicka lecznica działa bez zarzutu. Dowodem jest właśnie ta tabliczka, która jest certyfikatem akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Co to takiego? To jedna z zewnętrznych form oceny pracy szpitali, wyjaśnia dyrektor do spraw lecznictwa Grzegorz Chłodek. Panie Grzegorzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku został akredytowany, ma taką teraz piękną tabliczkę, szpital akredytowany. Czyli znaczy teraz po niemiecku, że nie ma kolejek, wszystko jest ładnie, tak jak widzimy w amerykańskich filmach. Nie. No jak nie, jak tak. Po co ta akredytacja? No, żeby taka tabliczka, wie pan, bierze się gwoździa, jest ściana w szpitalu i to się, panie, do tej ściany przybija. I teraz, o co chodzi? Bo ten... Wszyscy wchodzi na czworaka od razu, na kolana. Nie, bo wie pan, jak pan stoi 2 lata w kolejce do durnego zabiegu, który jeszcze, nie daj Boże, panu ratuje życie, jak pan stoi 2 lata do zwykłego szpitala, czyli takiego nieakredytowanego, a takim był chyba wcześniej. Pan jest sfrustrowany. To pan jest, że nie dość, że kurna jakiś... nieakredytowany szpital, taki to jeszcze... zwykły, głupi szpital, taki, no. Jeszcze kolejka, panie, no. Ale jak jest akredytowany, czyli to jest... klękajcie narody. Ma wysoką ocenę pracy wydaną przez ministra zdrowia, to jak pan stoi do akredytowanego szpitala, tak on jest akredytowany, to trzeba postać. To panie, mój staw biodrowy już nie wydala, po prostu koniec, muszę mieć endoprotezę. Milcz pan. Spokojnie pan, czekaj, jesteś pan w akredytowanym szpitalu. No, bo to i on nagle... Przepraszam najmocniej, przepraszam. Siądę i poczekam te dwa lata. No, może umrę wcześniej, to ale NFZ właśnie, będzie miał zaoszczędzone. Także, ale nie uważa pan, że zmierzamy w stronę jakiegoś dzikiego absurdu w tej służbie zdrowia? Oczywiście, no, czekasz pan 2 lata na zabiegi, albo 3, czekasz pan na wszystkie rzeczy, no nie wiadomo. W połowie roku szpitale... Pan może leczyć tylko do 4. A to zostawmy protetykę i stomatologię, panie Grzegorzu. Ale to jest mniej więcej szpitalowi tragedia. Szpitalowi pieniędzy starcza mniej więcej do połowy roku, tak. Potem już szpital nie wykonuje żadnych planowych operacji, jedynie te ratujące życie. Ale jakby coś, to proszę bardzo, i Ministerstwo Zdrowia bawi się jeszcze w takie przyklejania pod tytułem, ale za to jesteście akredytowani. Tak jakby to tym, którzy czekają 2 lata na ten zabieg, miało pomóc albo złagodzić ból? Panie, osobiście bym wolał, że jakbym miał czekać na taki zabieg, To zamiast tej akredytacji wolałbym, żeby na przykład... Było więcej pieniędzy i szybciej... Nie, to też nie będzie więcej pieniędzy, ale na przykład był casting na pielęgniarki, żeby one chodziły inaczej ubrane, panie Jacku, żeby mi się przynajmniej przyjemnie przebywało w tym szpitalu. Ja nie będę tego, seksistowskie podejście. Nie będę tego komentował, bo to co pan mówi, to są jakieś... Ale panie Jacku, wielu by chętnie przychodził do szpitala bardziej niż do szpitala akredytowanego. Ale panie Grzegorzu, ja panu zwrócę na coś uwagę. No. To nie chodzi o to, że szpitale nie mają chętnych pacjentów i na przykład próbują ich przyciągnąć do siebie mniej lub bardziej urodziwym personelem i średnim. I oczywiście, panie Jacku, lepiej... Mogę dokończyć? Tu chodzi o to, że szpitale mają za dużo pacjentów, bo się kolejki robią, bo zdaniem urzędników z NFZ-u ma być tylu i tylu chorych w ciągu roku, a jak jest więcej, to trudno. Będą czekać. No. Za mało rąk do pracy, za dużo osób na utrzymaniu ZUS-u i za dużo osób chorych jest generalnie w naszym kraju. Czyli co, odstrzelić połowę, panie Jacku? Ja tego nie mówiłem, ale jak pan tak uważa, bardzo to realne. To było pytanie. Retoryczne, jak rozumiem. Ale powiedz, no tak wygląda, no. ZUS bankrutuje tak naprawdę, bo zabiera się za OFE. Państwo zabiera się za OFE. Nie wiadomo, czy te emerytury kiedykolwiek będą tak naprawdę. NFZ już dawno nie płaci szpitalom za nadwykonania. NFZ to tylko do pół roku i potem zarabia. Potem zarabia dzięki temu. Generalnie zakaz chorowania i zakaz przechodzenia na emeryturę. Ja nie mogę na ten temat dłużej rozmawiać, bo czuję, że mi ciśnienie rośnie, a pan wie, że z 2 lata będę musiał czekać potem na... Panowie, posłowie i senatorowie, proszę podnieść wiek emerytury
emerytalny do 85 roku życia i to załatwi wszelkie problemy finansowe naszego kraju. Dobrze, niech tak będzie. To zobaczmy, co ciekawego było teraz dla odmiany we wtorek. Oto ostatni skok Leszka Blanika na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. To po nim mógł cieszyć się ze złotego medalu. Niestety od tej chwili o następcach mistrza mówić raczej nie można, a wszystko dlatego, że gimnastyka sportowa to sport raczej niszowy. Gimnastyka przede wszystkim powinna być traktowana jako sport powszechny, ponieważ to ona jest, gimnastyka jest podstawową dyscypliną w rozwoju fizycznym każdego dziecka. Natomiast oczywiście w naszym kraju gimnastyka, jak wiele dyscyplin olimpijskich, należy do sportów niszowych mimo wszystko. W odróżnieniu do tego, co dzieje się w Skandynawii, czy we Francji, Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, oczywiście tam ta gimnastyka jest szalenie popularna. W Polsce jest tym o wiele trudniej. Ale widać światełko w tunelu. Pierwszy międzynarodowy turniej gimnastyczny imienia Leszka Blanika, który rozegrany został w Radlinie, ma nie tylko upowszechnić gimnastykę wśród najmłodszych, ale pokazać także, że jest to sport łatwy i przyjemny, ale przede wszystkim widowiskowy. Prędzej czy później uda się wychować następcę mistrza, który powalczy na olimpiadzie o najwyższe laury, lecz dzięki takim turniejom i takiemu wsparciu pewnie nastąpi to prędzej. Życzylibyśmy sobie, aby znów był to wychowanek radlińskiej sokolni. Blok przy ulicy Morcinka w Leszczynach z pozoru niczym nie wyróżnia się spośród pozostałych budynków, jednak posiada coś, co ma tylko kilka bloków na całym osiedlu, a chodzi o schron przeciwatomowy. Znajduje się w podziemiach budynku. Starsi lokatorzy bloku wiedzą doskonale o jego istnieniu. Dawno go widział. No i co tam jest? To nie ma nic. Czy to nie zrobili piwnica, to ja nie wiem teraz tego. Kiedyś jak były takie... Jak Niemcy jechali, to były takie. Czy wytrzymałyby podmuch atomu, to tego nie wiem, ale bunkry były i jak się okazuje, są nadal. Podobnych bunkrów na tym osiedlu jest 8. Zarządza nimi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a jego dyrektor zna najlepiej całą historię schronów przeciwatomowych w Leszczynach. Zakład głowi się jednak ostatnio, co z nimi zrobić. Kadetki z Rybnickiego Klubu Brazylijskiej Sztuki Walki Jiu-Jitsu Paulina Szumska i Zuzanna Sitek w Atenach walczyły o Mistrzostwo Świata. Pomimo, że są w bardzo młodym wieku, nie zawiodły. W kategorii Duo System zdobyły 5. miejsce. W kategorii Fighting System Zosia po zaciętej walce z Rosjanką zajęła miejsce 7. Gwiazdą tego wydarzenia była bez wątpienia Paulina Szumska, która z mistrzostw przywiozła medalowe złoto. Trener Mariusz Wowra nie ukrywa swojego zadowolenia. No, jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim zadowolony, że wszyscy znalazły się w reprezentacji Polski na te zawody. Były to pierwsze zawody Mistrzostw Świata Kadetów w Jiu-Jitsu do lat 15. No i dwie dziewczyny z naszego klubu dostały powołanie. A z tego się już bardzo cieszyłem, a później już zajęcie pierwszego miejsca i 7. oraz 5. w duo to już apogeum. Byłem bardzo szczęśliwy i cieszę się, że tak wyszło. W Rybnickim Klubie Jiu-Jitsu wiele jest osób, które już w młodym wieku osiągają sukcesy. Dzięki sztukom walki ćwiczą nie tylko siłę swojego ciała, ale przede wszystkim charakter i nawet mogą zostać mistrzami. Przez cały weekend w radlińskiej hali Mosiru trwał międzynarodowy turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sobota upłynęła pod znakiem rywalizacji dziewcząt z radliniankami w rolach głównych. W kategorii najmłodszej bardzo dobrze wypadła Aleksandra Kuśka, zajęła 2. miejsce. I w kategorii najstarszej Aleksandra Siwoń była 3. Więc to są, uważam, bardzo dobre wyniki. Z tym, że Kuśka Aleksandra jest z towarzystwa, jest UKS Trójka Radlin, a Siwoń już jest z Górnika Radlin. Niedziela to już zmagania chłopców. Jednym z najmłodszych zawodników był reprezentujący uczniowski klub sportowy Trójka Radlin 9-letni Krzysztof Bezuch, który zdobywa doświadczenie walcząc z często sporo starszymi od siebie rywalami. Jak doświadczeni, to trochę się ich boję, a raz nie. No, z jednym to takimi to dużo walczyłem, no i dużo też wygrywałem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmora wszystkich Polaków. Instytucja ogromna, skomplikowana i czasem trudna do pojęcia. Wiedzą to najlepiej petenci, których zastaliśmy w rybnickim oddziele. Chociaż nie każdy to potrafi zrozumieć, co się tu wyprawia. Lepiej unikać, żeby nie było styczności. ZUS jest, proszę panią, nieunikniony. To co tu unikać? Nie uniknęły go więc i przedszkolaki. Te zawitały dziś rano do ZUS-u, jak się okazało, już z pewną wyrobioną opinią. Bo tata mi mówił, że zabiera pieniądze. ZUS zabiera pieniądze, tak? I potem daje innym ludziom.
Myślenie jak najbardziej obiegowe i stereotypowe. Ten niechlubny wizerunek podczas wizyty maluchów starali się zmienić pracownicy Rybnickiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie nie było łatwe, bo klienci byli nietypowi, ale urzędnicy nie tracili ani muszu. Takie sytuacje nie co dzień zdarzają się w Rybniku. Zwykły przechodzień zatrzymał uzbrojonego bandytę. Zdarzeniu nie umniejsza fakt, iż owym bandytą była kobieta. Wszystko rozegrało się w centrum miasta w godzinach szczytu. Policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę, która w poniedziałek około godziny 14:30 w Rybniku przy ulicy Wyzwolenia w sklepie Żabka przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, to znaczy noża, zagroziła pozbawieniem życia ekspedientce, a następnie skradła cały utarg ze sklepu. Z relacji policjantów wynika, że kobieta weszła do sklepu, wyjęła nóż i przyłożyła go ekspedientce do szyi. Ponad 2000 ludzi już od wczesnych godzin porannych okupowało bramy Rybnickiej Elektrowni. Strajk bądź ewakuacja to pierwsze skojarzenia, jakie mogłyby nasunąć się przechodniom. Jednak poinformowani doskonale wiedzieli, że to dzień otwarty, który co roku przyciąga tłumy. Praktycznie co roku bijemy rekordy popularności, tak co roku mamy tych ludzi więcej. Jakoś tak mamy szczęście, że pogoda też zazwyczaj dopisuje. Gro tych imprez jest tutaj na terenie otwartym. Mieszkańców i gości do odwiedzenia tej największej na Górnym Śląsku elektrowni zachęcają atrakcje, jakie raz w roku czekają na zwiedzających. Odczarowujemy trochę elektrownię, że to nie jest jakaś groźna maszyna, która tutaj nie wiadomo co wyprawia, tylko można dotknąć, zobaczyć, posłuchać, co się tutaj dzieje, dlaczego wieczorem można włączyć suszarkę czy coś, lampkę choćby i dlaczego można sobie trochę poświecić. To naprawdę ciągle wzbudza spore zainteresowanie. Jak głosi stare porzekadło, niewykorzystane okazje mszczą się podwójnie. Boleśnie o tym przekonali się Jastrzębianie podczas wczorajszego pojedynku na własnym lodowisku. Spotkanie rozkręcało się wyjątkowo powoli. Na początku dobrej okazji nie wykorzystali grający w pomarańczowych strojach zawodnicy gospodarzy Richard Bordowski i Milan Baranyk. Tercja otwierająca pojedynek nie zachwyciła kibiców. Mało podbramkowych okazji i bezbramkowy wynik zakończył pierwszą część spotkania. O tym, że rybnickie bilety komunikacji miejskiej nie należą do najtańszych, nie trzeba nikogo przekonywać. Najlepiej wiedzą to sami pasażerowie. Bilety w Rybniku są drogie? Myślę, że tak. Zdecydowanie. Uszczuplają budżet? No, na pewno. Ja nie kupuję teraz, bo już mam darmowe. To ja mogą być i drogie. Niestety nie wszyscy pasażerowie mają luksus darmowych biletów. Pojawił się jednak pomysł, który na pewno odciąży nasze portfele. Bilet za 84 grosze. Czy to możliwe? Tak, jest to możliwe. Taki bilet ma szansę na to, żeby zaistnieć właśnie na organizowanych przez nas liniach. Tak atrakcyjną propozycję wysunął sam Rybnicki Zarząd Transportu Zbiorowego. Pomysł zrodził się do tego, ponieważ otrzymujemy głosy, szczególnie od kierowców, że przesiedliby się do autobusów komunikacji miejskiej, wtedy jeśli przejazd jednorazowy wynosiłby właśnie mniej niż złotówkę. Dajemy im taką szansę. W ten sposób ZTZ chce z jednej strony powiększyć grono swoich klientów, a z drugiej zmniejszyć korki na drogach miasta. Panie Grzegorzu, proszę bardzo, najprawdopodobniej w Rybniku będzie bilet jednorazowy, taki znaczy jednorazowy, do jednego przejazdu za 84 grosze. Ale proszę mi wytłumaczyć, dlaczego za 84 grosze, to jest cena netto jakaś? Nie, brutto. To dlaczego 84 grosze? Rozumiem, że to wynika... No bo jest taniej. Chodzi o to, że cena, czy pomysłodawcy, czyli ZTZ mówią, zostaw pan samochód w domu, no, weź pan dowód rejestracyjny, który będziesz pan miał przy okazji kontroli. Mówisz pan, proszę bardzo, tu jest mój bilet za 84 grosze, a tu jest dowód rejestracyjny, czyli dowód tego, że mój, na którym ja widnię jako właściciel pojazdu, no i to jest właśnie no, dowód na to, że mój samochód stoi. Zważywszy. I że nim żona nie jedzie, córka nie jedzie, zięć nim nie jeździ i sąsiad go nie pożyczył. Tak siedzi, zawija te sreberka paniacku, bo prawda jest taka, że tak, mamy auto najczęściej na kredyt, a kto widnieje? Bank. Mamy auto w leasingu, kto widnieje? Firma leasingowa. I najczęściej jest w rodzinie auto na jedną osobę. Męża. Najczęściej na męża, czyli żona już odpada całkowicie. A po drugie, panie Jacku, tam po czwarte w zasadzie, za 84 grosze bilet to jest tak naprawdę połowiczne rozwiązanie. Bo najlepszym rozwiązaniem jest darmowy bilet. Czyli żory. Na przykład żory, tak. A muszę panu powiedzieć... I chciałbym tu podpowiedzieć władzom Rybnika, że tak naprawdę można było wprowadzić na przykład darmowy bilet na próbę na przykład od kwietnia czy od maja do grudnia, listopada. Do grudnia, albo do grudnia. O, tak, na próbę. O.
Tak jakby się to przypadkowo połączyło z wyborami, tak? Ale to, przez przypadek. Nie, teraz pan zasugerował, bo to jest tylko przypadek, że w przyszłym roku są. Ale no dobrze, ale w tych sąsiednich żorach prezydent Socha tak mówi, że zrobimy ten bilet taki tam. Ten no już miał być w czerwcu tego roku. Nie, no nie, miał być, potem miał być później. W styczniu, i będzie w ogóle? No podobno, przyszły rok jest rokiem wyborczym. To już, a to będzie. To już udowodniliśmy naszym telewidzom, że to jest rok cudów. No to, no to samorządy będzie. Zadłużą się na 4 lata do kolejne tak, żeby tylko o tym roku się wszystko działo. Więc będzie nasz samorząd, czy nasz region w budowie, a tutaj podobno ma być dobry termin jest wybrany. Słyszałem maj, czerwiec. On to super, bo się ciepło robi, optymizm wzrasta wśród społeczeństwa i tak część ludzi wyjdzie na wakacje, nie będzie miał okazji skorzystania z darmowej komunikacji. A może inaczej, wróci, bo jakby było na przykład... Będą wiedzieć, jedni korzystają z tego państwa, super termin, no. Nie, no bo jakby tak wprowadzić od... A po wyborach sru odciąć. Jakby wprowadzić od stycznia, to wie pan, naród się przez zimę przyzwyczai i potem jak pójdzie jesienią gdzieś w listopadzie na wybory, to zapomni, przyzwyczają się i stwierdzą, że tak ma być. A jak im się zrobi od maja albo od czerwca, to akurat we wrześniu przyjdą, wszyscy przyjadą z globów, szkoła i tak dalej, o, mamy za darmo. Nie, państwo, a jeżeli chodzi o, nie, naprawdę o dobrobyt i budowę, region w budowie, to muszę panu powiedzieć, że panie Janecku, pan pamięta, co było ostatnio w wyborach? No. No, pan Janecki zaczynał budowę i co było? Piękny taki baner wbity, tu powstanie obwodnica, czy tam droga główna południowa. No dobrze, ale jest pewna tradycja, panie Grzegorzu. Pan Janecki przyzwyczaił mieszkańców Jastrzębia, że on coś zaczyna, ale w toku jednej kampanii kadencji nie zdąża. Nie zdąża i wtedy po prostu musi mieć jeszcze jedną kadencję, żeby to dokończyć. No w przypadku hali nawet... Otwarcie, przed otwarcie. Otwarcie za otwarcie. I jeszcze otwarcie, przed dni otwarte budowy. O, niech pani zapamięta. Nie było, panie Jacku, tak, no, to jest były drzwi od dni otwarte. Budowy hali. Budowy. W czasie wyboru. Tak, to wiem, a nie było obwodnicy, panie Jacku. A dni otwarte budowy spowodują, że nie będzie można budować, czyli no, wtedy no, nie wybudowaliśmy, bo były dni otwarte budowy. Tak, się spóźniliśmy trochę. No. Panie Jacku, generalnie czeka nas okres cudów. Tak, i różnych rzeczy, więc teraz partie rządzące mają, czy opcje rządzące mają swoje 5 minut. To raczej mieszkańcy mają swoje 5 minut, bo teraz mogą sobie pogrymasić i ponaciskać się na udarze. Dobrze, to zobaczmy w takim razie, co jeszcze ciekawego było w środę. Wystawy psów rasowych od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. To właśnie wtedy można zobaczyć te najpiękniejsze okazy z całego świata. Polski Związek Kynologiczny w Rybniku już od 28 lat organizuje wystawy psów myśliwskich i rasowych. O wysokim poziomie imprezy świadczy nie tylko duża liczba psów, ale również zasięg spotkania. W tym roku do Rybnika zawitali goście z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Łotwy czy Estonii. Mamy przedstawicieli około 130 ras. Wiadomo, na całym świecie mamy 400 ras, także jest to znaczna część tej całej grupy psów rasowych. I mamy egzemplarze rzeczywiście takie z górnej półki, w klasie czempionów, w klasie użytkowej. Pierwszego dnia wystawy przed jury i publicznością zaprezentowały się psy myśliwskie, zaś drugi dzień należał do psów rasowych. W programie znalazły się konkurencje hodowlane i finałowe. Przy tak dużej liczbie psów jury nie miało łatwego zadania. Oceniamy najpierw pieska w pozycji stój, musimy wszystko posprawdzać. Później pieska oceniamy w ruchu, czy ma dobry aparat ruchu, dobrze się porusza. Wtedy jak są jakieś wady w umieśnieniu czy w budowie, wtedy w ruchu to najlepiej widać. Również sprawdzamy psychikę psa. Każde dziecko uczęszczające do wodzisławskich przedszkoli, których w sumie jest 16, będzie chodzić na zajęcia dodatkowe od 15 października. Zmiany dotyczą 1427 dzieci. Tyle na dzień dzisiejszy zapisanych jest do wodzisławskich przedszkoli. My jesteśmy bardzo szczęśliwi jako dyrektorzy placówek, że znowu wracamy jakby do starego, tak, że mogą być te zajęcia na placówkach, no a rodzice będą podwójnie szczęśliwi, że nie muszą za to nic płacić. Płacić musi urząd, który wziął na swoje barki kwestię wychowania najmłodszych oraz wyrównywania ich szans w dostępie do nauki. Kwota, jaką zabezpieczono w budżecie, nie spowoduje załamania się wydatków publicznych. Panie Grzegorzu, są pieniądze z budżetu gminy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Mówimy tutaj o mieście Wodzisław Śląski i uważam, że pan Kieca wbił nóż w plecy swoim kolegom samorządowcom, którzy przekonują publiczność i mieszkańców, że no oni to by chcieli, no ale to no co, dietę se mają uciąć, nie wiem czy co, żeby było na te przedszkola. Ja tutaj widzę coś innego, panie Jacku. Bo pan Kieca na początku kadencji to sobie on nagrabił z tą szkołą.
Chcieli go odwołać, panie Jacko, i tam boksowali ostro. No ale chwilę, chcę teraz odgrabić to wszystko. No ale panie Grzegorzu, rok wyborczy to jest przyszły rok, to w tym roku nie ma co wyskakiwać jeszcze. No ale panie Jacku, dobre wrażenie musi zostać. Ziarko do ziarka, zbierze się miarka. No tak, ale wie pan, przez budowanie wizerunku cierpią inni samorządowcy, bo jak teraz, nie wiem, w Żorach, w Rybniku, nie wiem, tam w Wodzisławiu, no Jastrzębiu buduje się obwodnica, więc będzie pole popisu. W Wodzisławiu to wiadomo, zajęcia pozalekcyjne, jest dodatkowe zajęcia. I centrum handlowe. Będzie centrum handlowe? Podobno gdzieś tam jakieś świerkają wróbelki od samego rana, że to jakoś tak grudzień, tak? Tak, w Rybniku targowisko, panie Jacku, odpalili targowisko. Czyli to w zasadzie nie ma już Muzeum Wczesnego Kapitalizmu. Ale trochę szkoda, bo co, panie Jacku, przecież otwarte jest tam... Bezpłatna komunikacja, panie Grzegorzu. To co jeszcze? A w Czerwionce Leszczynach, panie Jacku? Stacja benzynowa? No tak, panie Jacku, w kategoriach sukcesu to można... W Czerwionce... Świat zawitał do Czerwionki, chwilowo, tak to zabrzmiało niestety. Chwilowo czerwieńsko-leszczynianie, bo nie wiem jak utworzyć... tą formę gramatyczną, mają inne zmartwienia, żeby nie było Leszczynian. Aha, tak, Bełkowian. Bełkowian, no i mieszkańców i Czerwieńska, no. Czerwienian. No i tam w tej chwilowo jest jakby dyskurs polityczny i społeczny, no toczy się na innym poziomie. Panie, zobaczymy, co wymyślą politycy. Ale hala jest otwarta. Hala jest, panie Grzegorz, 20 lat się budowała w Czerwionce Leszczynach i proszę bardzo, taka, że Szczena oklapnie. No, panie Jacku, no generalnie... No będzie ciekawe. Małe sukcesy są, natomiast zajęć jak nie było, tak nie ma oprócz Wodzisławia. Także tu apelujemy do prezydenta Kiecy. Tak się kolegom samorządowcom z Zamiedzy takich rzeczy się nie robi. No pan Kieca miał, nie wiem, dla mieszkańców to w kategoriach porażki. To była porażka na niwie oświaty, a teraz sukces oświatowy, także panie Jacku, 1-1, czyli remis. Dobrze, to zobaczmy, co ciekawego było w czwartek. To właśnie tutaj, w Rybnickim Lesie, wybuchł pożar. 20 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 9 działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, szybko opanowało pożar pokrycia leśnego. To tylko scenariusz akcji w ramach ćwiczeń doskonalących, organizowanych co pewien czas dla jednostek. W akcji ugaszania lasu strażacy poradzili sobie doskonale. Ćwiczenia wypadły dobrze. No, mówił, że dużo potu podczas ćwiczeń, to mało krwi w boju, tak? Także ja myślę, że to się sprawdza na pewno. Te jednostki współpracują ze sobą, a ćwiczenia służą temu, aby po prostu doskonalić tych ludzi, żeby wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji w razie zagrożenia. Podczas ćwiczeń najważniejsza jest współpraca pomiędzy jednostkami, a tej w Rybniku nie brakowało. Współpraca między PSP a jednostkami, współpraca między jednostkami, tutaj była nawet mowa, że gdzieś tam, w którymś zabrakło wody, podłączyli się do drugiego zespołu. Jest to wspaniała współpraca i nie było to kierowane, była to po prostu samodzielna akcja danych jednostek. Godzina 10:30. Ciszę na korytarzu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rybniku przerwała nagle nauczycielka, która zorientowała się, że w szkole wybuchł pożar. Natychmiast ruszyła poinformować o zagrożeniu pozostałych pedagogów. Z klas zaczęli wychodzić uczniowie. Bez paniki, spokojnie, co ciekawe, wężykiem opuszczali wyjściami ewakuacyjnymi placówkę. W tak samo zorganizowany sposób ewakuowały się przedszkolaki. Uczniowie spotkali się na boisku. Tam dopiero wszyscy mogli odetchnąć z ulgą. Ognia nie było. Na szczęście nie było pożaru, to była próba. Myślę, że dobrze wypadła. Czy tak rzeczywiście było? To oceniali strażacy z Rybnickiej Państwowej Komendy Straży Pożarnej, którzy przyglądali się pilnie przebiegowi ewakuacji. Statystyki są nieubłagane. Najwięcej chorych na mukowiscydozę jest właśnie na Śląsku. Cały problem polega jednak na tym, że również w naszym województwie są największe braki w niezbędnej do leczenia infrastrukturze. W całym województwie śląskim mamy bardzo dużą grupę, największą grupę chorych na mukowiscydozę w Polsce. W rejestrze mamy 1600 chorych, natomiast z województwa śląskiego to jest 10%, 160, w tym 100 dzieci i 60 osób to są dorośli chorzy powyżej 18 roku życia. Pani Dorota Hedwig również na własnej skórze przekonała się, co to znaczy opieka nad dzieckiem.
dzieckiem chorym na mukowiscydozę. Wspólnie z innymi rodzicami działa w Polskim Towarzystwie na Rzecz Walki z Mukowiscydozą. Pokazują palcem słabości obecnego systemu i chcą jego zmiany. Niemniej ważna jest świadomość osób, które w przyszłości mogą spotkać się z chorymi, czy to w pracy, czy po prostu na ulicy. W tym celu zaplanowano wielką konferencję. W ciągu 2 dni do Wodzisławia przyjedzie ponad 250 osób, m.in. osoby chore na tą straszną chorobę. Na czym polega gra w tenisa, to wie niemal każdy, ale jak grać w squasha? W telegraficznym skrócie, gra polega na odbijaniu piłki o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne odbicie piłki przez przeciwnika. Prosto i przyjemnie, a tak naprawdę to wystarczą tylko chęci. W squasha może grać każdy, mniej więcej od 4-5 roku życia, ze względu na to, że te rakiety ciutkie ważą, to bez spotyć żadnych. Jest to chęć, ambicja, jest to najfajniejsze, to jest sport całoroczny. Aby nauczyć się podstaw, nie trzeba wielu lat. Już po kilku treningach możemy z satysfakcją rozgrywać zacięte pojedynki. Można nosić chińskie ubrania, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory, ale kulturę wypadałoby mieć własną. To fragment cytatu z książki Andrzeja Sapkowskiego. I tymi właśnie słowami przywitała gości wernisażu wicestarosta Aleksandra Chudzik. Serdeczne gratulacje za te wszystkie uniesienia, których dzisiaj doświadczamy i pewnie będziemy doświadczać. Rybnik, a dokładnie Czerwionka Leszczyny, własną kulturę z pewnością ma, a to za sprawą wyjątkowego człowieka, który już od ponad 30 lat prężnie działa i uczestniczy w większości wydarzeń kulturalnych w regionie. Czesław Rzemła to człowiek wszechstronnie utalentowany. Szerszej publiczności znany jest jednak jako autor tekstów czy śpiewający kierowca, którego można spotkać wsiadając do autobusu linii 194. W Rybniku. Jednak Czesław Rzemła to również malarz i właśnie po 22 latach przerwy w malarstwie artysta postanowił powrócić do dawnej pasji. Na nowo przeżywam te męki twórcze. Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju. Z tych ogromnych blokowisk miasto to m.in. słynie. Jak wyliczył miejscowy radny, de facto również mieszkaniec bloku Norbert Małolepszy, osiedli w mieście jest około 15, a każde z nich to blisko 5 tysięcy mieszkańców. Głosów i pomysłów więc między tymi blokami nie brakuje. Ale niestety już z ich realizacją jest gorzej, a właściwie to tragicznie. Ci lokalni działacze, ja też takim lokalnym działaczem jestem, czasami wnioskują, proszą się latami w Urzędzie Miasta, tak jak mówię, o urządzenie na placu zabaw, o paręnaście metrów kwadratowych chodnika, o cokolwiek, niestety się to nie udaje. Powodem oczywiście jest kasa, a właściwie jej brak. Zarządy osiedli co roku dostają fundusze, ale społecznicy mają jednak ograniczone możliwości ich wydawania. Poza tym mieszkańcy osiedli raczej nie mają większego głosu w decydowaniu, na co wydać marne 7 tysięcy złotych. Dlatego Norbert Małolepszy spieszy z nowym pomysłem. Panie Grzegorzu, no i znowu wracamy do Jastrzębia-Zdroju, naszego ulubionego, no i zaś jest awantura. Ale Poniecku, ja tam mieszkam, no ja chciałbym jeszcze pomieszkać, na razie. Ale na sesji delikatnie miasta znowu było nieciekawie, bo jeden z radnych, pan Małolepszy, stwierdził, że zwrócił uwagę na pewną dysproporcję. Tak. Moim zdaniem słuszną. Jak to się dzieje, że sołectwa mają 30 tysięcy do własnej dyspozycji, a osiedla, czyli zarządy osiedli, mają zaledwie 7 tysięcy? No tak, bo sołectwo może mieć, nie wiem, 300-500 mieszkańców, a osiedle nawet 1000. No nawet 1000, a osiedle ma tak lekko licząc 5000. No to powinno mieć 5 razy więcej, czyli nie 30, a 90 tysięcy. No 5 razy więcej, gdyby... panie, to 150 tysięcy. No ale troszeczkę tam zmniejszam, żeby tam nie było. Proporcjonalnie, bo to mniej tereny, bo to do góry mieszkają. Tak. No tak, ale jest problem, ale no jest dysproporcja. No jest. A ja mam takie proste pytanie. No. Prezydent Jastrzębia-Zdroju Marian Janecki mieszka w osiedlu czy w sołectwie? I panie Jacku, uwaga, po podstępne pytanie, jest to oczywiste, że pan Janecki mieszka w w sołectwie. No właśnie. No to wygrałem konkurs? Tak, i myślę, że wytłumaczył pan przy okazji tajemnicę, tą niezwykłą tajemnicę, dlaczego 30 tysięcy mają sołectwa, a 7 tysięcy mają osiedla. Ja pan nie wiem, sugeruje, że co, że pan prezydent jest autochtonem, a na blokach to łapańce i gorole, tak? No nie tylko, Pańsku, bo autochtoni też. Jestem łapaniec i gorole. No to taka jest prawda w sumie, nie? Ale... No i dlatego pańskie osiedle ma 7 tysięcy, a nie 30 do wyboru. No a pan Małolepszy, panie Jacku, mieszka na moim osiedlu i on tam się stara, panie Jacku, orze jak może, panie Jacku, z grabkami walczył, pierwszy stał i tam grabił to boisko, żeby było fajnie, no. Ale skończmy z tym PR-em dla pana Małolepszego, wracamy do problemu. 7 ale, a 30. Ale panie Jacku, bo ale nie słusznie wiesz... zauważył, pomimo tego, że on jest z opcji PiS,
Panie Jacku. Się wyłamał. No się wyłamał i pewnie weźmie i to jakoś przewalczy, bo trzeba pamiętać, że PiS jest opcją chyba rządzącą w Jastrzębiu, tak? Współrządzącą. Współrządzącą. No a jakby to, panie Jacku, znaczy, jakby to wymyślił ktoś z PO, to byłoby to głupie, nieudaczne i bez sensu. Inaczej, nie współrządzącą, wspierającą rządzących. Tak, o, tak, to tak, tak, to jest bardziej. Powiedz jeszcze raz, jakby to wymyślił PO, czyli opozycja? No to tak powiedział, głupie, drętwe i w ogóle nie zrealizowane. Bez sensu, nie? Bez sensu zupełnie. Do strzelenia, ale chyba zwróć uwagę, że to jest fajne. Ale to też wynika z tego, że jednak, jak dochodzi do wyborów samorządowych... Nie, panie Jacku, będziemy mieli siłownię pod chmurką? Nie, ale mogę dokończyć. Jak dochodzi do wyborów samorządowych, to na sołectwach, czy w sołectwach, frekwencja jest zawsze bardzo wysoka. Tak. A w osiedlach niska. I jak pan zobaczy, w łonie Rady Miejskiej Jastrzębia-Zdroju jest nadreprezentacja, gdyby przyjąć jedynie wskaźnik ilości mieszkańców, to jest nadreprezentacja sołecka. W przeciwieństwie do mieszkańców no i słusznie, że tak jest podzielone. Blokowi, z których jest mało. No, no to się pan dziwi. A gdzie są fajne imprezy? Na przykład dożynki. W osiedlu? No nie ma. No widzi pan, a w sołectwach są. Widzi pan. Dlatego zorganizowanie dożynek w sołectwie to jest wydarzenie. I oni potrzebują kasiorę. A co w takim osiedlu, panie Jacku? Festyn? No a dlaczego nie, przepraszam najmocniej? Piwo i karuzela, no panie Jacku, no nie histeryzujmy. Ale ja uważam, że tak to jest. Dlaczego mieszkańcy blokowisk, osiedli są pokrzywdzeni? Dlaczego oni mają dostać, panie Grzegorzu, cztery razy mniej? No. Pan ratujesz moją skórę? No staram się panu pomóc. Mamy są łapańce, panie Jacku, i gorole, no. No to niech tak zostanie, zobaczmy, co ciekawego było w piątek. Dawniej ochronka, sierociniec, później dom dziecka, dziś po prostu dom. Choć na przestrzeni lat zmieniło się nazewnictwo, to cel pozostał ten sam. Opiekunowie i pracownicy bezustannie dążą do tego, by stworzyć przebywającym w placówce dzieciom jak najbardziej domowe i rodzinne warunki. Na przestrzeni lat nie zmieniła się również siedziba placówki. Dokładnie w tym miejscu 100 lat temu został zbudowany rybnicki dom dziecka imienia cesarzowej Augustyny Wiktorii. Okna, drzwi, mniej więcej wszystko zostało tak jak było. Zostały tylko dobudowane werandy od podwórka, a ten dom wygląda tak jak był. Są pokazane w książce zdjęcia, tam właśnie można zobaczyć, jak wyglądał w 1913, jak wygląda teraz, jest bardzo podobny. Do tej pory historia placówki była niekompletna, znane były jedynie jej początki. Jednak w ramach jubileuszu z pomocą obecnych i byłych pracowników, jak również wychowanków, powstała wyjątkowa książka. Świerklański Jarmark Rozmaitości na Dobre wpisał się już w kalendarz imprez w gminie. Pod dużym namiotem znajdziemy wszystko to, co swojskie, zdrowe czy ręcznie robione. W tym roku dopisali nam wystawcy, chcą z nami tutaj być, z czego bardzo się cieszymy. Jarmark jest organizowany po raz drugi. Miejmy nadzieję, że impreza cykliczna. Także to jest naszym zamiarem. Wśród wielu rozmaitości z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Przez 3 dni można bowiem spróbować swojskich wędlin czy chrupkiego pieczywa. Zaś na fanów słodkości czekają słoiki wypełnione miodem. Oczywiście z pobliskiej pasieki. To jednak 3-dniowa uczta nie tylko dla podniebienia. Jedno z pierwszych stanowisk należy do pani z koła gospodyń, które z wielką pasją zajmują się szydełkowaniem. Taka życiowa pasja właśnie, szydełko, śpiew i dobra książka. Przedszkole w Bełku. Obiekt zabytkowy ponad 100-letni. Zresztą już z zewnątrz można zauważyć, że budynek ma swoje lata. Świadczą o tym spadające dachówki, pękające ściany. W środku nie jest wcale lepiej. Nieszczelne w całym budynku okna. Ściany są wysokie na 3 ponad metry. Są już stolarka, okien jest w bardzo kiepskim stanie. Także zimą trudno tutaj napalić. Co ciekawe, w tych warunkach przebywają na co dzień dzieci uczęszczające do przedszkola. Standardy, w jakich maluchy przebywają, znacznie odbiegają od tych, które dziś obowiązują w podobnych placówkach. W poprzednim roku szkolnym przedszkole numer 10 w Czerwionce wraz z siostrami zakonnymi z Mikołowa zbierali nasiona warzyw i owoców, które zostały przesłane do Zambii, kraju leżącego w południowej Afryce. W tamtejszej małej wiosce dzięki temu mógł powstać ogród, a z tego, co na nim wyrosło, przygotowano posiłki dla żyjących tam dzieci. Był to ogromny sukces w naszym przedszkolu. Rodzice stanęli na wysokości zadania wraz ze swoimi dziećmi i przynieśli do przedszkola 529 torebek. Siostry Boromeuszki prowadzą w mieście Chilanga hospicjum. W tym roku chcą zorganizować dzieci
dzieciom prawdziwe Boże Narodzenie. Brakuje tam praktycznie wszystkiego, czego potrzebują dzieci do prawidłowego rozwoju. Przedszkole w Czerwionce Leszczynach ponownie przyłącza się więc do akcji. Potrzebujemy zabawek, maskotek, różnych przyborów szkolnych, potrzebujemy słodyczy, tylko żeby nie były z czekolady, zabawki, żeby nie były na baterie. Potrzebujemy różnego rodzaju ubranka, na przykład dla niemowląt. Potrzebujemy kaszki, budynie, ale żeby były na wodę, więc takie rzeczy, które po prostu sprawdzą się w Afryce. Oto on, nowiutki wiadukt na ulicy Pszczyńskiej, na który cały Jastrzębie-Zdrój i nie tylko przez ponad 2 lata oczekiwało. Czekał i szef miasta, który z dumą i z liczną świtą przecinał dziś uroczyście wstęgę. Długo, bo też warunki jego budowy były trudne. Pamiętajmy, że tutaj odbywa się normalna eksploatacja górnicza, czyli w trakcie budowy trzeba było uwzględnić ten fakt, że było osiadanie. Taki obiekt mało gdzie możemy znaleźć. Budowany na zupełnie niestabilnym gruncie, z góry skazany na to, że i tak osiądzie. Panie Grzegorzu, wczoraj uroczyste otwarcie wiaduktu ulica Pszczyńska, znowu Jastrzębie-Zdrój, ale powiem panu, że tak się nie robi. Po pierwsze, trzeba powiedzieć wszystkim, że inwestycja nie była prowadzona przez miasto. I dlatego została... I była prowadzona przez spółkę Jastrzębsko-Węglową. I nie trwała kilkanaście, tylko... Kilkanaście miesięcy. Tak, no i tutaj, że tak powiem, bardzo, bardzo niefajnie, bo już dał przykład pan Janecki, jak remontować w Jastrzębiu. Mamy, patrz, hala sportowa, proszę. Oczywiście. Tam kilka lat, osiem hala, chyba, czy jakoś. Hala tak. Była podobnie budowana jak wiadukt, czyli do zera. Do zera, tak. A potem do góry wszystko szło. Czyli jak się coś 8-7 lat remontuje, to jest pewien standard. To władza wyznacza standardy. Panie, nie po to, żeby jakaś, za przeproszeniem, spółka to łamała, panie Grzegorzu. Bo tak, Grzegorzu. Panie, bo teraz i się, pan, i robiła to szybciej. Może teraz odbić piłeczkę bardzo prosto, ponieważ ten wiadukt jest niejako budowany po raz trzeci. Bo ja panu wytłumaczę. Był sobie wiadukt jeden i się okazało, że dwupasmówka musi mieć. Jak się buduje po raz trzeci, to trzech dochodzi do wprawy? Oczywiście. Potem wybudowano drugi wyższy. Ale ten pierwszy opadł tak nisko, że w zasadzie jakby były lokomotywy, to musiałaby ta lokomotywa mieć regularnie obcięty komin, żeby się zmieściła. Więc a na końcu zmieściłaby się wąskotorówka. W wysokości Lamborghini. I panie Jacku, i potem wzięto, wybudowano jeszcze wyższy, potem ten opadł, więc będą tak budować, panie Jacku, i będzie coraz szybciej. Może dojdą do sprawności takiej, że w 2 miesiące. Czyli to, jakby w Jastrzębiu-Zdroju prezydent Janecki budował jeszcze z 2 hale albo remontował, to tą ostatnią w pół roku. Tak, i jest. I jest. No widzi pan, no, widzi pan. Stara zasada. Trening czyni mistrza. Ale panie Jacku, pan Janecki tyle dróg budował. Jedną nawet, nie wiem czy to on, ale któryś z włodarzy Jastrzębia otwierał na 3 części. Więc budowa dróg powinna być szybko, także nie rozumiem, dlaczego ta obwodnica budowana jest 4 czy 5 lat. Potem wie pan co, niech pan nie mówi halo, bo jeszcze nie daj Boże jakiś ekolog na placu budowy złapie kolejnego, nie wiem, tygrzyka paskowanego, czy innego stawonoga pod ścisłą ochroną i panie stoi budowa. No, a tu już prawie na ukończenie, ponieważ już widać je rondo w okolicach Mszanej. Dobrze, ale zostawmy Jastrzębie-Zdrój, które dzisiaj wyjątkowo często gościło w naszych komentarzach. Bo to jest moje miasto. To może dlatego. Prezydent będzie panu bardzo wdzięczny na pewno. Tak. I urzędnicy również. Budowanie PR-u, wie pan jak to w polityce. Byleby nazwiska nie przekręcali. Byle po nazwisku, no. No właśnie. A to, co działo się w kończącym się już tygodniu, komentowali dla państwa Grzegorz Sypniewski, Jacek Stefaniak. To koniec raportu tygodnia, ale zapraszamy już na przyszłą sobotę.